Dziękuję za wsparcie kanału i pozdrawiam. Siemanko wszystkim, tu KSDM, a tu kolejny odcinek z Galaxy Live. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po intrze, więc zacznijmy. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku opowiem wam event zimowy, który jest jak dla mnie chyba najprawdopodobniej najlepszy event ze wszystkich eventów. Wiadomo, każdy będzie miał swoje zdania, co zaraz opowiem. I opowiem w ogóle wam, co się tu zmieniło w bazie, no bo nie było długo odcinka z przeglądu baz, czyli ogólnie co się tu zmieniało. No to opowiem tutaj w dzisiejszym odcinku. Ale jeszcze zanim zaczniemy odcinek, ważne ogłoszenie dla was. Bo jeżeli ktoś wie lub nie wie, no jest mam materiał z Galaxy Live, bo powiedzmy szczerze, z Galaxy Live nie ma co praktycznie za bardzo nagrywać, więc dajcie po prostu znać w komentarzach, czy po prostu chcecie takie luźne takie odcinki, bardziej wiadomo, pogadankowe, że robię jakieś tam bitwy, pokazuję właśnie tam zmiany, czy inne tam wiadomo jakieś rzeczy, po prostu wiadomo, jakieś luźne odcinki, czy po prostu rzadko odcinku, tylko bardziej takie szczegółowe, konkretne odcinki, wiadomo, z jakichś eventów, czy ważniejszych zmian, wiadomo jak to jest, dajcie mi znać po prostu w komentarzu, żebym wiedział. No bo wiadomo, nie wiem po prostu co, czy mam po prostu nagrywać na ludzie, czy tak poważnie. Tutaj bym prosił o odpowiedź. No i przechodzimy oczywiście do normalnego odcinka, więc tak. Jest oczywiście event, który już trwa z doby 3 dni, boże przepraszam, 4 dni. Dlaczego nagrywam teraz? Bo nie miałem w ogóle czasu. Wiadomo, święta itp. Jeszcze dodatkowo miałem temperaturę 39,5 stopnia. Teraz jestem akurat, czuję się lepiej, już prawie temperatura znikła. Już tam zostałem tam, nie 36,9, więc na luzie można już wszystko nagrywać. Bo no dzisiaj akurat sporo będę miał do nagrywania, więc trzeba tu wszystko powiedzieć. Więc tak, mamy oczywiście evencik Festiwal Światła, o którym zaraz opowiem, o co chodzi. Festiwal Światła to jest event zimowy, który wiadomo pojawi się tylko raz w roku, wiadomo jak to jest z eventami z Galaxy Live, ale powiem szczerze, że ten event jak dla mnie jest bardzo zajebisty. Ja nie wiem, czy dla mnie jest najbardziej zajebistym eventem ze wszystkich eventów. Dlaczego? No bo nagrody są najlepsze, które można łatwo zdobyć, na przykład chipy czy coś. Zaraz akurat wam pokażę coś ciekawego. Tutaj macie akurat taką stronkę z wiki, mniej więcej co przedstawia oczywiście nagrody, jakie tam można dostać, więc tutaj tak mniej więcej szczegółowo w skrócie opowiem. Wiadomo, mamy do wyboru 3 prezenty z Amoda i przykładowo, żeby zdobyć przykładowo takie kurtki, to macie tutaj opisane co i jak. Przykładowo za pomaganie znajomym dostajecie 4 kulki, za zniszczenie bazy dostajecie 9, a za zniszczenie bazy na 8 poziomie 16. I przykładowo za te kulki wymieniamy właśnie za te amody, które mamy oczywiście 3 stopnie. To jest pierwszy stopień, to jest drugi stopień i to jest trzeci stopień. Tak mniej więcej w ogóle wygląda stopień. I co najbardziej się opłaca otwierać, czy pierwszy, czy drugi, czy trzeci. Jak dla mnie najbardziej opłacalnym, jak dla mnie oczywiście, otwieraniem jest numer 2. Czyli po prostu za 9 sztuk. No bo można sobie oczywiście otwierać te słabsze albo mocniejsze, ale szczerze mówiąc, jak dla mnie na drugi stopień mi akurat najbardziej pasuje. No bo szczerze mówiąc, mimo to, że w trójce można wygrać jeszcze bardziej lepsze nagrody, wiadomo, bo tu jest więcej chipów do wygrania, bo można wygrać od 4 do 5, ale wiadomo, tu macie losowość już, no, do wygrania. I tak mniej więcej właśnie prezentuje się event, niszczenie oczywiście baz, pomaganie przyjaciół i dostajemy oczywiście te kulki, czyli amony, za które można oczywiście wymienić te nagrody, które właśnie mniej więcej pokażę wam. Ja tutaj troszkę uzbierałem z 58 akurat odcinek. Tam jeszcze będzie tam na koniec odcinka mały opening z tego, więc jeśli będzie za mało, to jeszcze nawet po odcinku będę też jeszcze kręcił to nagrodę. Więc co? Zaczniemy oczywiście od 17, mniej więcej zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście dostaliśmy 5 chipów, za 9 tutaj dostaliśmy jakiegoś przodka. Nie, co to jest? Pierwsza z życia. W ogóle
pierwszy raz w życiu widzę takie coś, więc to jest. I tutaj mamy dalszy rakiet. Więc tak to wygląda, meteoryt i jeszcze co, tutaj siedemnastkę, skalny golem. No i koniec openingu. Ale jak mówię, jeszcze tam po odcinku dokleję tam jeszcze parę klipów z tego. I tu tutaj mamy w ogóle przodek. Niektóre staniki wierzą, że na, pochodzą od kogo? Od tego czegoś. Znajdź się okaz prowadzący handel. Co? A co to mówisz do dekoracji? Dekoracja! A to tak dziwnie wygląda, że ciul. Ej, na co ja nie wiedziałem, że to jest jakieś takie czegoś takiego czegoś. Dobra, nie ma, to ja na co ja pierwsze w życiu coś takiego widziałem względem wyglądu, że mniej więcej tak wygląda. Nie wiem. Więc no jak mówię, tak wygląda event. Event jeszcze będzie trwał do końca promocji chyba. Bo jest oczywiście teraz promocja na chipę, więc jeżeli by ktoś chciał jeszcze kupić chipę, to macie jeszcze czas 4 dni. I to mogę powiedzieć. No i to tyle z eventu, bo wiadomo, z eventu nie ma co za dużo opowiadać. I co się ogólnie teraz, przechodzimy teraz w ogóle do mojej bazy, co się tu ogólnie pozmieniło. No, pozmieniało się wiele rzeczy. Pierwsza, najważniejsza rzecz, zbudowałem bazę gwiezdną na 8 level. No, powiem szczerze, długo bardzo zajęło budowanie. No ogólnie, żeby zdobyć bazę na 8 level. I teraz, jaki mam główny cel na, aktualnie? Pierwsza rzecz to zdobyć 65 milionów minerałów na ulepszenie motorynek na 6 level. A potem Zainatodów też na 6 level. No bo wiadomo, na 7 trzeba mieć medal, a do medali to daleko stąd. Potem jak chcę ulepszyć motorynki, no to wiadomo, zajmę się ulepszeniem działek obronnych. W sumie wiadomo, laboratorium na te działko ulepszające, może działko ulepszające, motorynki to są sobie minęły, ale jak będę miał przekładał dużo monety, to są na przykład wieże laserowe na 5 level. No bo wiadomo, na 6 to trzeba mieć 7 level. Więc wszystkie tutaj działka laserowe będą na 5 level. Potem działka wiążące na też również na 5 level. Nie, przepraszam, 4. I po ulepszeniu działkach lasowych zajmę się chyba karabinami snajperskimi, bo szczerze mówiąc możecie, że siedzie się na to spisują, bo jak szczerze mówiąc na to patrzę, jak jest non-stop atakowane, to tylko atakują mnie przez motorynki. Jak co tutaj mniej więcej widzicie, motorynki, a wiadomo, że nie są dobre na motorynki, więc jeśli chodzi o działa blondne, no to tylko wieże lasowe i działka mrożące. No i to jest moje główne zadanie na ulepszenie oczywiście struktur obronnych. I co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj w ogóle mam wiadomo, wszystko polepszone, domki, kopalnie. Tutaj dwie tylko kopalnie zostały jeszcze ulepszone na max level, no bo zapomniałem, bo ja myślałem, że od chyba dobrych kilku tygodni czy nawet miesiąca miałem wszystko ulepszone. Ale dopiero teraz zauważyłem, że jeszcze nie mam ulepszone, więc szybko sobie tutaj ulepszam, nie wiadomo jak to jest. Aktualnie mam teraz 230 level. Jeśli chodzi o ranki, który jestem aktualnie, no to jestem teraz 266. Więc jak na mój poziom gry, który atakuje jedną planetą, to jest bardzo dobry wynik. Bo wcześniej to byłem tak top 300. Bo kiedyś to byłem top 200, no wiadomo, przez to, że już więcej osób mają kolonię do atakowania, wiadomo, a ja jeszcze atakuję jeszcze dalej planetą, a nie żadną kolonią. No to tak to jest, niestety, takie życie. Dobra, no to co, teraz oczywiście przejdziemy do kolonii, więc co się u mnie pozmieniało? Jeśli chodzi o kolonię numer 1, no to wszystkie domki są zbudowane na full poziom. Tutaj moim głównym zadaniem to będzie ulepszenie bazy gwiazdy na 6 level, żeby wiadomo mieć jakąś kolonię do atakowania. Mam na razie tylko chciałem na razie dwa kolonie poświęcić do atakowania. Kolonie numer 1 i 6. I tak mniej więcej wygląda load. Load będzie oczywiście za niedługo zmieniony po nowym roku, więc mniej więcej będzie oczywiście na odcinku pokazany load na SP6, czyli bazy gwiazdy na 6 level. Na razie
Wiadomo, buduję byle jak, no bo wiadomo, za bardzo mi się tutaj nie spieszy z wyglądem, dopóki nie będę atakował kolonią, wiadomo, w sojuszach jakichś, no to na razie nie zmienię loadu. Ale jak mówię, mniej więcej tak prezentuje się kolonia numer 1. Tak mniej więcej wygląda kolonia numer 2. Kolonia tylko dwójka to tylko dla zasobów, wiadomo, mniej więcej, więc tu się nic nie zmienia. O, szczerze mówiąc, nie będę robił jednostek atakujących pod kolonię na przykład numer 2. W razie nie ma jak dla mnie sensu. Może być źle fakt. Możecie sobie dać znać w komentarzu, czy w sumie opłaca się robić wszystkie kolejne partie pod atak, tylko czy na siebie zbierać po prostu zasoby. Wiadomo jak to jest. Że buduje wszystkie domki na 10 level, a potem zajmuje się jednostkami ofensywne. Więc dajcie mi tutaj też znać w komentarzach, czy byście zrobili na moim miejscu, czyli budowanie jednostek ofensywnych, czy po prostu tylko budowanie domek, czyli podzbierania zasobów. Kolonia numer 3, tak mniej więcej wygląda, tak samo kolonia tylko pod sudowce. Kolonia numer 4, tak samo pod sudowce, tu się nic nie zmieniło za bardzo. Jedynie tylko co tu się pozmieniło, to tylko wszystkie wiadomo działka, będą są niektóre polepszone już na full level. Wiadomo, na SB5 można tylko budować do 5 levela i do 2 levela. Tak mniej więcej wygląda kolonia numer 5. Wiadomo, kolonia tylko od zdobywania sudowców. I kolonia numer 6. To co wspomniałem wcześniej, kolonia 6 chciałem tutaj zabić bardziej pod ataki różnych kolonii. Są już wszystkie działka zbudowane na max level. Jeden tylko został, tylko te dwa armatki, a tak to wszystko już są ulepszone na maksymalny poziom, więc jedynie co brakuje to baza na 6 levelu i jeszcze padę tam poziomów bazukarczy, no bo wiadomo, został mi tylko 6 i 7 level, a tak to kolonia numer 6 faktycznie jest skończona i można robić na nią ataki load, tak samo jak się zbuduje SB6, to load będzie zmieniony. I to tyle. Mam jeszcze oczywiście tego. Mogę sobie jeszcze kolonię siódmą chcę zrobić, ale na razie siódmej nie robię, bo nie mam po prostu zasobów. Na razie chciałbym poświęcić głównie na budowie działek lasowych na główną bazę, a potem będę robił kolonię numer 7 i 8, bo 7 i 8 mogę budować, ale jak mówię, na razie chciałbym się głównie zabić jednostki obronne na główną bazę. Zobaczymy, może faktycznie zabiję sobie może najpierw tę kolonię. Fakt dla samych śmieci, bo wiadomo, ze śmieci dostaje się chipy, a wiadomo, ja czyszczę dopiero co kilka dni. Dobra, więc w dzisiejszym odcinku to na tyle. Bardzo bym prosił jeszcze raz o napisanie komentarzy, czy byście chcieli takie luźne odcinki, bardziej właśnie wiadomo, pogadankowe, jakieś tam bitwy itp., wiadomo jak to bywa. Czy po prostu bardziej konkretne odcinki, czyli wiadomo, opowiadanie jakichś tam aktywizacji, eventów, ale jak mówię, odcinki wtedy będą bardzo rzadko. Więc dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Jeśli się spodoba, to zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i tyle. Więc dzięki, na razie, cześć, miłego dnia lub wiesz, wam życzę. Cześć! I szczęśliwego nowego roku, bo to będzie już ostatni odcinek z Galaxy Life.